Siema. Tydzień po zawodach i można powiedzieć tydzień przed zawodami melduje się na październikową pogoń za wielkimi karpiami i mam nadzieję, że uda mi się wydubać jakiegoś jesiennego konika. Nie zdradzę, gdzie jestem, bo jest to moja jedna z ulubionych wód po środku lasu w dziczy i nie chciałbym, żeby przyjeżdżała tu cała masa ludzi, ale chętnie Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało. To co, bierzemy się do roboty i jedziemy. Come on! Cold at the touch, dead in the eyes. No signs of life no more. I put your love under the knife. Leave me to die here all alone. No signs of life no more. No, a crying dove may never fly. A więc jestem w trakcie sądowania, akurat fajnie, bo ustał troszeczkę wiatr, więc mogę sobie na spokojnie odczytać tutaj dno, choć plus minus dokładnie wiedziałem, gdzie jest moja potencjalna miejscówka. Jest to górka z 5-6 metrów do 3-8 metra. W tamtym roku i w zasadzie 2 lata temu zawsze fajnie wyjeżdżałem i stąd rybki, była to taka jedna z pewnych bankowych miejscówek, a nawet 2 lata temu, późną jesienią, tak jak jest to teraz w październiku, wyjeżdżałem i stąd amury, więc taktyka na teraz, na pewno posypię sobie kukurydzą i wiele osób twierdzi, że o takiej porze roku, przy takiej temperaturze wody amur już nie żeruje, a ja będę starał się przełamać ten stereotyp i wyciągnąć jakiegoś Azjatę, więc stawiam sobie markera, płynę po zestawy i walczymy o jesiennego konika. Moja mieszanka nie jest zbytnio skomplikowana, można powiedzieć taka standardowa, słodka mieszanka dedykowana, można powiedzieć, troszeczkę pod amura, czyli większość mamy dodatek ziaren, dokładnie kukurydzy z domieszką pelletu orzech tygrysi i dwudziestkami blackberry. Wszystko to jest bardzo mocno słodko dopalone, tak samo właśnie boosterem blackberry oraz ananasowym squircem. Żółta kuleczka poleci na Roniriga, dlatego też mocno to dopalam ananasem, żeby fajnie się to też komponowało właśnie z kukurydzą, ten żółty kolor. No i będziemy próbować, zobaczymy, co przyniesie pierwsza czy druga nocka. Jeśli nic nie będzie działo, będziemy ewentualnie zmieniać miejscówkę lub też pomyślimy o jakimś pierdzielku Red Leaverze czy też Hot Demonie. Na ten moment standardowa zanęta, która mi się tu sprawdzała, więc nie kombinujemy i płyniemy z zestawami.
po 15 minutach w zasadzie od wywózki mam pierwsze branie. Kuleczka Blackberry podbita ananasowym popkiem i z 5-metrowej wody pierwsza górka, którą obstawiałem, dała pierwsza ryby, ale 5,5 metra niedaleko brzegu, około 30 metrów od brzegu, takiego około 10-kilogramowego karpika, bardzo ładny golasek, tutaj parę łuseczek tylko przy płetwie ogonowej, piękny karpik. Zważymy go dla pewności, czy ma około dyszki, wypuszczamy i od razu wywózka. Słuchajcie, główny cel tej zasiadki, czyli złowienie pięknego październikowego kabana, został spełniony już po pierwszej dobie. Kuleczka 20 mm Blackberry podbita popkiem i 40 minut temu, czyli około 6:30, odjeżdża mi piękny karp. Zobaczcie sobie, jaka piękna 18-kilogramowa śliczność. Coś niebywałego. Jestem tu niecałe 24 godziny, a mam już piątą rybę, w tym takiego pięknego karpia. Wypuszczamy i walczymy dalej. No i druga taka rybka, piękny, ciemny karpiszonek. Zobaczcie sobie te barwy. Brzuszek już typowo jesienny, czyli widać, że rybki zbierają już w celu przezimowania sobie tutaj okresu nad tą wodą. Nie przedłużamy i wypuszczamy karpika. Chciałem wam pokazać, jak wygląda przypon, który daje mi najwięcej ryb na tej zasiadce. Powiem wam, że na początku sezonu bardzo dużo łowiłem na Slip Diriga, natomiast po dwóch spiętych rybach jako z niego zrezygnowałem i dałem znowu szansę mojemu Blowback Rigowi, mojemu ulubionemu przyponowi. Natomiast do bałwanków bardzo właśnie fajnie zastosować tego slipa, tym bardziej, że kulki mamy wtedy blisko haka, więc ta ryba też się dobrze zapina. Zobaczcie, tak to wygląda. Żeby wyostrzyło, zobaczcie sobie, hak numer 4, Classic Boil, to jest nasz hak od Starbite'a. Do tego kuleczka 20 mm Blackberry, podbita takim fluo popeczkiem. Wszystko na miękkiej pleciące z dodatkiem pasty wolframowej. No i sprawdza się to na razie wyśmienicie, więc będę się tego trzymał na drugi zestaw. Również zakładam sobie ten przypon, a trzeci będę świrował i myślę, że może skombinujemy coś z Szodrygiem lub
lub Ronnie Riggiem. Zobaczcie sobie kolejny piękny karpik hol z pontonu, bo weszło w zielsko, więc trzeba było ratować sytuację, ale zakończyło się wszystko finiszem. Przepiękna ryba. Słuchajcie, mamy odkarzacz na pontonie, więc tych dyszek już tutaj przełowiliśmy masę, więc będziemy od razu wypuszczać ją. Odkarzona jest prosto z podbieraka i od razu wywozimy zestaw do samego miejsca. I co, poranna kawka przy wschodzie słońca i kończymy powoli tą zasiadkę. W nocy był jeden karpik i jedna spinka, karpik około dyszki, więc nie doczekałem się kolejnego konia, ale ten jeden na tą zasiadkę wpadł, więc jestem bardzo zadowolony. A za tydzień ruszamy na winter camp guide'owe, czyli z Danielem postaramy się coś wykombinować na zawodach. Jak słyszycie, zatoki mnie wzięły jak zwykle przy takiej temperaturze, ale to nic, będziemy się leczyć i walczyć dalej. Trzymajcie się, piona!